Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pierwszy odcinek. Zaczynamy oczywiście standardowo od Raw po WrestleMania. Będziemy zaczynać tutaj od walki tutaj one on one Asuka kontra Bayley. Taka będzie walka sam początek i to jest też istotna walka, patrząc na to, co można powiedzieć, trzeba teraz ogłosić. Jeśli dobrze wiemy też, pas, który jest tutaj na Raw, czyli pas Women's World Championship, jest obecnie zwakowany, więc na Backlash poznamy, kto będzie nową mistrzynią i poznamy Fatal 5 Way'u. Fatal 5 Way Elimination Match, taki zobaczymy pojedynek na Backlash. Asuka i Bayley to już są dwie zawodniczki, które są potwierdzone. Jeszcze nie wszystkie zawodniczki są potwierdzone, to są pierwsze dwie zawodniczki potwierdzone na ten pojedynek. Jeszcze zostały trzy miejsca i te zawodniczki pewno poznamy tak naprawdę na nadchodzących tygodniach. A teraz właśnie będziemy zaczynać od walki Asuki i Bayley, czyli zawodniczki, które są na obecną chwilę potwierdzone w tym pojedynku. I zobaczymy, która właśnie z tych dwóch zawodniczek wyjdzie zwycięsko. Ani Asuka, ani Bayley nie były mistrzyniami poprzednim 2K23, więc któraś z nich może zacząć 2K24 jako mistrzyni, więc na pewno też będzie ciekawe. Pierwsze też oczywiście tutaj, dosłownie pierwszy pojedynek jak tutaj i pierwsza zaklikam właśnie, może powiedzieć, walkę na Universe Mode naprawdę. Już oczywiście kilka pojedynków zagrałem, czy to w My Rise, czy to w Showcase, czy to w My GM-ie, ale nie grałem jeszcze pojedynków w Universe Mode. Mamy też tutaj oczywiście Bayley, a więc walka, która w rzeczywistości też na obecną chwilę by miała sens, bo jak dobrze wiemy, Bayley teraz ma, no tak naprawdę, sama Bayley naprzeciwko całego Damage Control tak naprawdę, czyli Dakota, Io, Kairi i też Asuka, więc to w rzeczywistości też była walka, która by miała sens akurat, ale oczywiście u nas jakby nie dzieje się to samo, co się dzieje w rzeczywistości. To, że tam jest taka rywalizacja, to nie znaczy, że u nas oczywiście to jest. U nas jest jakby kompletnie inny, można powiedzieć, uniwersum tak naprawdę, dosłownie właśnie u nas jest kompletnie inny uniwers niż jak jest w rzeczywistości. I tutaj Bayley nie ma żadnej rywalizacji z Aską, tylko mamy tutaj właśnie walkę po prostu dwóch zawodniczek, które będą na pewno walczyły na Backlash o zwakowane pasy World Women's Championship. I będziemy mogli zaczynać ten pojedynek, a więc Asuka kontra Bayley. Pierwszy pojedynek. Jestem właśnie ciekawy, jak to będzie, jak ten Universe Mode się tutaj potoczy. Oczywiście, tak jak rok temu, będę starał się zrobić jak najlepszy Universe Mode, jaki tylko będę mógł. I zobaczymy właśnie, jak zaczniemy. Od zwycięstwa Aski, czy od zwycięstwa tej Bayley w tym pojedynku. Kilka mocnych uderzeń tutaj od Aski, która właśnie też od teraz właśnie od 2K24 jest ten jej nowy model, bo jeszcze w 2K23 trzeba było na Community Creations pobierać ten właśnie nowszy model Aski, bo ona oczywiście tam normalnie jakby jeszcze była jako ta, można tak nazwać po części, jakby ta stara Aska, czyli jakby ta właśnie troszkę przed tym zmianą, tak można powiedzieć, charakteru. Ta Aska troszkę jakby bardziej, można powiedzieć, to jest taka postać jak w New Japan Pro Wrestling troszeczkę Aska odgrywała, można powiedzieć. Myślę, że to jest dla niej lepsza postać, bym powiedział. Na pewno oczywiście lepiej pasująca pod bycie healem, wiadome, pod bycie jakby tą dobrą, można powiedzieć, że on tą jakby to tak zwany face, można powiedzieć, no to nie jest najlepsza postać. Teraz fajne combo od Aski, też jestem zawsze ciekawy, jak używam, że pierwszy raz gram Aską, czy to też Bayley pierwszy raz w pojedynku, więc też jestem właśnie ciekawy tych potencjalnie właśnie nowych movesetów, czy jakie właśnie są nowe ruchy, które, można powiedzieć, tutaj poznaję, kilka tutaj uderzeń, jeszcze tutaj to samo combo i będziemy mieć signaturę Io Sky. Czy Io Sky tutaj przyjdzie? Widziałem właśnie, widać tutaj na rampie, nie na rampie, a właśnie to Io Sky pisze, ale nie ma Io nigdzie. Czy to była, nie wiem co to było, ale Io Sky zrobiła, nie wiem czy właśnie nawet Io była, czy, no nie wiem co tu się wydarzyło. I teraz jeszcze Roseplant w wykonaniu Bayley, która wykorzystała to wszystko, co się tutaj wydarzyło. I Bayley przypina Askę w tym momencie, ale Aska wstaje. No to mogło się skończyć źle bardzo dla Aski, ale jakoś tak Aska dała radę skontrolować. Co to było? Nie wiem. Kto zrobił to? Czy to była Bayley? Czy to naprawdę Io? Czy to sama Io właśnie to zrobiła? Bo nikt się tutaj nie pojawił. No dość dużo, można powiedzieć, już pytań, a żadnych odpowiedzi na samym początku tego Universe Mode w pierwszej walce. Bayley na samej górze. Nie trafia tutaj. Aska ją bez problemu łapie. Możemy takiego body slama zrobić. I mamy sygnaturę. Running Keep Attack, czy daje sygnaturą Aski? Za chwilę się dowiemy. I to będzie Running Hip Attack, tylko czy tutaj da radę trafić i Aska trafia, Running Hip Attack trafia, więc oczywiście teraz nas wchodzi Aska Lock, tylko też zobaczymy, czy dam radę to trafić, czy jednak potencjalnie Bayley skontruje. I Bayley ma chyba jeszcze tutaj drugą szansę na kontrę, ale nie skontruje, więc mamy tutaj próbę poddania, ale chyba za pierwszym razem, choć no nie, jednak nie, chyba Bayley wyjdzie z Aska Lock, chyba Bayley wyjdzie. Choć walka jest tutaj, to jednak wydaje mi się, że tak, teraz jakby ten moment nadszedł, że teraz to już będzie ciężko się poddać, choć próbuje Aska, ile może, walczy jeszcze Aska, nie jest tak łatwo się tutaj, można powiedzieć, poddać,
próbuje wygrać tą walkę, ale Bailey wydaje się, że będzie musiała wyjść długo tej walczy, naprawdę. Długo, dawniej jakby już komputer, mam wrażenie, że przestał, był już, można powiedzieć, może nie, że przestał, a dawniej komputer poprzedni 2K już by właśnie, można powiedzieć, mnie już by wyszedł tak łatwo, a tutaj bardzo długo się męczyła Aska tutaj z Bailey, ale Bailey w końcu wychodzi. Kilka tutaj uderzeń, kopnięcie, znowu to samo, nie chciałem już tego komba zrobić. Tylko przypomnę, jak to użyłem. Mamy drugi Askalok do zrobienia potencjalnie. Mam tutaj drugi finisher, jak ona była na ziemi. To jest coś, co mnie interesuje już. I chciałbym to użyć, więc spróbuję to użyć, jak tylko właśnie będziemy z powrotem w ringu. Piękny taki belly to belly z wykluczeniem tutaj rąk Bailey. Jeszcze kilka kopnięć, jednak nie, nie zobaczymy ani jednego, bo Bailey daje radę tutaj skontrować, które wraca też do ringu. Jedno mocne uderzenie i może teraz uda się sprawdzić na ziemię. Ponownie ten sam belly to belly i to właśnie tutaj miałem ten finisher. Miałem ten finisher, więc robimy. I to będzie... Aha, to będzie taki właśnie próba poddania, jakby tylko, że właśnie próba teraz uszkodzenia jakby ręki. Tutaj submission na rękę tutaj. To ja nie wiem właśnie, co to dokładnie jest za submission, ale myślę, że jednak ostatecznie może... A jednak wygrywamy, pięknie. Myślałem, że ostatecznie może jednak lepszy był Askalok. Ale Bailey musiała zacząć odklepać, Aska wygrywa, pomimo właśnie, nawet nie wiem sam, co tam się wydarzyło, ale była, można powiedzieć, tutaj, no wydawało się, że Io się pojawi, wydawało, że się Io pojawi, ale nie pojawiła się, nie wiem, będzie tam na pewno coś, co będzie trzeba, można powiedzieć, można po części dowiedzieć się tutaj, co się wydarzyło, a my idziemy dalej do kolejnego pojedynku. I pora teraz na kolejną walkę i w tej walce zobaczymy mistrzów tag team, jak widać. Ciampa ma jeden pas, Gargano ma jeden pas, ten drugi, więc ja by nie planowałem, może powiedzieć, tego. Pomyślałem sobie właśnie, że dam im pasy, bo rok temu mieliśmy jedne pasy. Teraz właśnie ja ogólnie jestem fanem, można powiedzieć, jak ktoś ma dwa pasy, nie ukrywam, że to jest taka rzecz, którą lubię, dlatego właśnie w rzeczywistości tak jest, że ma się po dwa pasy, dlatego chciałem też tutaj, żeby mieli po dwa pasy. No nie wiem właśnie, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Podobno można w tym Universe Mode robić walki o dwa pasy, na przykład double title match, aby, nie wiem, załóżmy Roman Reigns tutaj u mnie też Universe Mode ma dwa pasy. Ma właśnie pas ten złoty i ma pas ten jakby czerwony Universal, Undisputed Universal Champion. I właśnie, na przykład zakładam, że będzie on mógł bronić jakby dwa naraz te pasy, można powiedzieć, że jak zwycięzca wygrywa na przykład z Romanem, to ma te dwa pasy, ale właśnie nie wiem, czy i tak będę to utrzymał, bo fajnie, aby te wejścia były z dwoma pasami, aby mieli po dwa pasy, no nie wiem, ale tutaj w sumie z jednej strony to jest fajny koncept, że jeden ma właśnie ten jeden pas, a drugi ma drugi, to jest myślę taki fajny koncept. Oczywiście Gargano i Ciampa byli wydraftowani na SmackDown, ale oni jako mistrzowie mogą pojawiać się na SmackDown, na Raw. Jeden z ich rywali, bo oczywiście to będzie walka tak teama, to jest Tyler Bate. Myślę, że można się domyślić oczywiście, kto będzie jego tag team partnerem. Oczywiście jego tag team partnerem będzie Butch. Jak dobrze też wiemy, oni nie są formalnie tag teamem, ale oczywiście mogą zawalczyć jako tag team. Jeśli potencjalnie Butch tutaj, przynajmniej dla mnie bardziej Pete Dunne, ale jeśli załóżmy tutaj właśnie Pete Dunne i tutaj Tyler Bate potencjalnie pokonaliby mistrzów nowych tag teamu, no to myślę, że furtka na walkę o pas by się otworzyła dla nich, myślę, że na pewno. Oczywiście Gargano też i Ciampa wygrali pasy na WrestleMania, tam nie pokonali Usos, ale Fatal 4-Way tag team meczu zdobyli te pasy, więc potencjalnie Usos też. Klauzula rewanżu dla byłych mistrzów, myślę, że jest aktywna, więc jeszcze nic nie jest oficjalne, ale nie zdziwiłbym się, gdyby na Backlash potencjalnie DIY kontra Usos o pas tag teamu. To też może być potencjalna rzecz, która się może wydarzyć. Mam Tylera Bate'a polanego tag team partnera teraz. Jego tag team partner, który właśnie, no niestety jeszcze w tej grze, liczyłem, że on już będzie jako Pete Dunne tutaj po początku tej gry, ale jeszcze jest jako Butch i też jeszcze ma to niestety wejście, jakby można powiedzieć, takie jakby, no że widać, że jest jakby potencjalnie z Brawling Brutes, choć teraz Brawling Brutes to jest przeszłość i Butch to można powiedzieć ma jakby nowa era przed nim, tak bym to nazwał. Myślę, że taka era, która będzie dobra dla niego, jak właśnie ponownie z Pete'em Dunne'em. Na pewno będą oczywiście Community Creation Attires, gdzie on będzie wyglądał, jak można powiedzieć, jak teraz, jak Pete Dunne, a nie jak Butch. Więc to też kwestia czasu, kiedy jakby, jak będą takie odpowiednie, już można powiedzieć, attires, na pewno mu pobiorę i zmienię go tak, żeby właśnie wyglądał jak taki Pete Dunne. Teraz troszkę właśnie bardziej aby wyglądał jak ten taki Butch, ale mniejsza o to. Najważniejsze, że będziemy mogli zacząć ten pojedynek tag teamowy, więc DIY, mistrzowie tag teamu kontra Pete Dunne i Tyler Bate. Chyba w rzeczywistości się nazywałem New Catch Republic, coś takiego chyba. Nie jestem w 100% pewien. Coś na pewno mają New i coś mają Republic. Chyba New Catch Republic, właśnie chyba się nazywałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Niedawno też walczyli o pasy na Elimination Chamber w Australii, tam jednak to niestety nie daje rady wygrać. Judgment Day dalej są mistrzami. Prawdopodobnie, no, nie, myślę, że Judgment Day
Na obecną chwilę wydaje mi się, że... Też mi się wydaje, że nie oglądałem ostatniego Raw też tak w ogóle, nie oglądałem ostatniego Raw, ale wydaje mi się, że możliwe, że będzie jakby split tych tytułów, że możliwe, że będzie, że już nie będzie Undisputed Tag Team Champions, bo nie mamy już Undisputed Championa jakby Romana, że na dwóch brandach, tak? Już na Raw mamy World Heavyweight Championa, dlatego wydaje mi się właśnie, że to też nadejdzie, że będzie, że nie będzie Undisputed Tag Team Champions, więc wydaje mi się właśnie, że będzie taka zmiana i wydaje mi się, że Priest i Balor będą bronili Raw Tag Team Championships z Austin Truth, tak mi się wydaje naprawdę, i nie zdziwiłbym się, gdyby wygrali. Potencjalnie jest troszkę jakby taka walka, że jak niektórzy mogą sobie pomyśleć, taka walka na WrestleMania 40 o pas Tag Teamu, no nie wiem, z jednej strony troszeczkę nie wygląda to mocno, a z drugiej strony z miłą chęcią bym zobaczył szczerze, jak Arthur i Miz wygrywają te pasy. Mówiłem też właśnie już na jednym z moich typowań, jakby chyba na typowanie na Elimination Chamber, że moim typem jest to, że właśnie Priest i Balor tracą pasy na WrestleMania i potem Priest zrobi cash-in na właśnie w walce o World Heavyweight Championship. Czy mu się uda zrobić mistrzostwo? Nie wiem, ale myślę, że cash-in będzie oczywiście. Też jedna rzecz, którą nie mówiłem na pewno odnośnie Universe Mode, bo oczywiście niektóre osoby mogą dopiero pierwszy raz oglądać tutaj. Jeśli chodzi o Universe Mode, no to między innymi jedna rzecz, którą myślę, że warto powiedzieć. Trzy walki na odcinek są zawsze. SmackDown Raw, trzy walki na odcinek, mamy SmackDown Raw, nie wiem jakby, jeśli ktoś będzie coś chciał wiedzieć, jeśli coś będzie dla kogoś niejasne, jakaś rzecz, to oczywiście zawsze można napisać w komentarzu i ja odpowiem, jeśli będę oczywiście znał, można powiedzieć odpowiedź. Jeśli będzie to odpowiedź, jeśli będzie znaczy pytanie, na którą będę znał odpowiedź, to mogę oczywiście napisać, czy to Universe Mode, czy to cokolwiek oczywiście. Gargano to jest Hurricane Rano, myślę, że za niedługo zrobimy zmiany i to Ciampa. Choć Gargano też, jeśli dobrze pamiętam, to Gargano właśnie te pasy wygrał dla DIY, bo on chyba, właśnie nie pamiętam, kogo on poddał, bo na WrestleMania mieliśmy Fatal 4-Way Tag Team, Usos, Profits, DIY, aż piękne DDT i jeszcze Hardys też byli tam. Możemy się zmienić, myślę, że Ciampa może wejść. Myślę też, że muszę zmienić poziom, bo jeszcze tutaj na Hardy mam, ale na ten legendarny poziom wejdę już na nadchodzący odcinek, na SmackDown już będę miał. Na pierwszym SmackDown, czyli w następnym odcinku, będę już miał ten legendarny poziom ustawiony. Close na równiku od Tommaso Ciampy. To też jest starcie jakichś dwóch tag teamów, które wywodzą się z NXT oczywiście. Też oni zawalczyli na SmackDown niedawno, w Number One Contenders meczu o to, kto zawalczy z Judgment Day na Elimination Chamber i tam właśnie DIY przegrało. White Noise w wykonaniu Ciampy, tak, to jest coś takiego jak White Noise, które wykonuje najczęściej Sheamus. Kilka mocnych uderzeń od Ciampy, który nie kontruje tutaj Butch, możemy go wrzucić w narożnik, albo możemy go w sumie tutaj wziąć i zrobić mu Backbreakera. Prawie już Butch jest też stun, więc nie wiem, z jednej strony właśnie mówiłem go Butch z jednej Pit Dunn. Bardziej mi się kojarzy jak Pit Dunn, ale przez to, że przez ostatnie lata był Butchem, przez właśnie i też, że tutaj jakby w tej grze jest Butchem, to tak właśnie jak mówię teraz, Tyler Bate tutaj, dobry unik. Backdrop suplex od Tylera Bate'a. Jest tutaj uderzenie wprost w głowę Ciampy i zobaczymy tutaj odbicie od Lin. Czy tam radę tutaj go skontrować i teraz... I mamy kontrę, pięknie. Kolano trafia tutaj. Kombo od Ciampy, kolano na koniec jeszcze od Ciampy. I teraz będzie mi signature. Czy to będzie Project Ciampa jak dawniej? Czy mam jakąś zmianę? To będzie Project Ciampa, a więc jest Project Ciampa na Tylerze Bate'cie i jeszcze tego szybko możemy dołożyć Fairy Tail Ending i zakończyć ten pojedynek. I to będzie Fairy Tail Ending na Tylerze Bate'cie na środku ringu. Teraz jeszcze wyrzucić Butcha, żeby nie przeszkodził tutaj i mamy przypięcie. Czy DIY właśnie wygrywają swój pierwszy pojedynek jako mistrzowie tag teamu? I tak właśnie z DIY pokonują Tylera Bate'a i Butcha, czyli New Cash Republic, i zaczynają bardzo dobry sposób tutaj swój title reign jako właśnie mistrzowie tag teamu. Kto będą, jak te zawodnicy będą ich pierwszymi rywalami na Backlash? Jeszcze tego nie wiemy, ale bardzo realne to będzie, że to będzie walka z Usos. Jeśli tak będzie, to będzie po pierwsze kapitalna walka, a po drugie absolutnie ciężkie wyzwanie, bo to będzie prawdopodobnie walka z najlepszym tag teamem, jednym z najlepszych tag teamów w historii i no, na obecną chwilę myślę, że też no w sumie już nie istnieją, jakby już nie są tag teamem, ale mniejsza o to. Możemy przechodzić do main eventu. I pora na main event dzisiejszego Raw. I tutaj w main evencie Raw zobaczymy Setha Rollinsa. Seth Rollins, który był w main evencie w WrestleMania, ale tam w Triple Threat meczu ze swoimi, można powiedzieć, byłymi braćmi z The Shield, czyli właśnie w Triple Threatie Moxley, Reigns, Seth Rollins, opas Universal Championship, Undisputed Universal Championship. Tam ostatecznie to Roman Reigns obronił pasy, a więc Seth Rollins, który zrealizował walizkę Money in the Bank, żeby być w tym pojedynku,
stracił walizkę i nie wygrał pasa, więc nie udała mu się ta realizacja walizki. Ale i tak myślę, że on jest pozytywnie nastawiony na 2K24, na ten nowy sezon. Myślę, że wiele dobrych rzeczy mu się tutaj na pewno może przydarzyć, jak potencjalnie walka o pas może Undisputed Universal. W poprzednim też sezonie był mistrzem United States. Zobaczymy, jak właśnie zacznie to Universal, jak zacznie 2K24, czy od zwycięstwa, czy od porażki. Będzie miał ciężkiego rywala i pora właśnie poznać jego rywala. Zawodnika, który nie wiem, czy nie był wybrany z pierwszym wyborem przez Row, mam wrażenie. Mam wrażenie, że w drafcie był wybrany przez Row jako pierwszy, a więc jest, to będzie to. AJ Styles, The Phenomenal One, AJ Styles kontra Seth freaking Rollins, więc to jest mocny main event na sam start Universe Mode, na pierwsze Row. Właśnie jeśli chodzi o sytuację Undisputed Universal Championship, Roman Reigns nie ma żadnego rywala na backlash, nie wiadomo w ogóle, czy będzie bronił tego pasa na backlash, jeszcze nic nie jest wiadome względem tego, ale na pewno takie zwycięstwo potencjalne, bo ktokolwiek tą walkę wygra, to będzie duże zwycięstwo, czy to dla Stylesa, czy to dla Rollinsa, więc ktokolwiek tą walkę wygra, to na pewno może to być duża rzecz, duży argument pod potencjalną walkę z Romanem, pod potencjalnie bycie number one contenderem do walki o pas Universal Championship, więc zobaczymy, kto wygra ten dość potężny, powiedział, main event na sam start. Ta dwójka walczyła na Night of Champions w rzeczywistości o to, o kto będzie tym pierwszym World Heavyweight Championem po, no praktycznie po 10 latach, bo 10 lat wcześniej praktycznie ten pas został, jakby można powiedzieć, wycofany, gdy to był jakby, gdy ten pas był, można powiedzieć, połączony, jak gdy to na TLC meczu Randy i Cena zawalczyli i te właśnie pasy, można powiedzieć, były zjednoczone i potem tam chyba Lesnar, jak był mistrzem, to te dwa pasy zamienił się w jeden i ten piękny pas, mój chyba ulubiony pas World Heavyweight Championship, ten taki stary pas, ten taki złoty cały, został właśnie, można powiedzieć, jakby, no już nie było go i od tego momentu go nie było i teraz jakby mamy ponownie, nie oczywiście ten pas, bo nowy pas, który wygląda jakby bardziej, można powiedzieć, jakby teraźniejszy, jakby wygląda to jakby dobrze na te czasy obecne, jakby, ale no nie, mi się jak podoba tamten, mi się i tak tamten podoba pas bardziej. A tutaj mamy crossface'a, Seth Rollins nie podda się na pewno, przynajmniej tak łatwo tutaj. I crossface, wychodzi z tego crossface'a, Seth Rollins rzuca tutaj właśnie Stylesa, kopnięcie tutaj i mamy spinning tutaj, taki spinning elbow, tak można w sumie powiedzieć, czy forearm kontra Stylesa, ale kontra też tutaj Rollinsa, Inziguri i kolano po prostu w plecy. Seth Rollins też i ten Styles, Seth Rollins są zawsze zawodnicy, których właśnie jestem ciekawy, w jakich attires będą na sam początek. Styles, mogę się spodziewać, a szczerze niezbyt pamiętam, kiedy Rollins miał to attire. No tutaj nic nie zrobimy, ale za to potencjalnie możemy poczekać, aż Styles wstanie, jakiś Suicide Dive albo Somersault Senton. I to będzie Somersault Senton i jakoś jeszcze go trafiliśmy tutaj. Myślałem, że już nie dam radę, bo już Styles tutaj troszeczkę uciekł, ale i tak się udało. Teraz jeszcze moonsault i też trafiamy pięknie. Rollins sobie trafia tym moonsaultem. Styles powie wstać. Styles jest byłym mistrzem World Heavyweight z poprzedniej z 2K23. Tam on właśnie, to jest też ciekawe, bo to jest starcie dwóch posiadaczy walizki. SmackDown Money in the Bank winner to był właśnie Styles, a Raw Money in the Bank winner to był Rollins. Rollins nie dał rady zdobyć pasa, a Seth, Rollins znaczy nie dał rady, a Styles dał radę. Więc to też jest różnica między nimi. Styles rajzał na walce właśnie, jakby, która była, jakby odbywała się walka Balor i Cody i właśnie zrealizował tam walizkę i został nowym mistrzem. Ale dosłownie potem zaraz na następnym pay-per-view, choć nie, na następnym pay-per-view nie stracił, ale stracił na dwa miesiące później, a tu mamy pedigree od Setha Rollinsa i trafiamy, pedigree zrobione. I teraz oczywiście wiadomo, co nadchodzi później, tylko muszę się to ustawić troszkę lepiej, chyba to jest lepsze ustawienie i pora na stomp, dawniej znany jako curb stomp. I trafiamy Stylesa. Czy to zakończy ten pojedynek? Wątpię znając AJ Stylesa, ale kto wie. Mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa i nie mamy trzech, tak jak myślałem. Nie wiem, czy to było Resiliency, czy nie, użyte przez AJ Stylesa. Zakładam, że pewnie było. Super kick od Rollinsa. I teraz jeszcze będzie kopnięcie po prostu w brzuch Stylesa. Phoenix Splash od tutaj linii. Nie będzie jednak Phoenix Splash, będzie to Moonsault. Myślałem, że Phoenix Splasha zobaczymy, ale jednak nie. I super kick tutaj, świetny przechodził tego Rollins. Czy to czasem nie było kiedyś jego signaturą? Już nie pamiętam. Tu może Phoenix Splash, za to zobaczymy. I tutaj tak, tutaj Phoenix Splash zobaczymy, ale nie trafia. Jeden z moich, nie używam go często, ale jeden z moich na pewno ulubionych ogólnie ruchów, szczerze, we wrestlinga prawie. Phoenix Splash po prostu, nie wiem, jakoś według mnie, jeszcze jak Rollins to robi, wygląda jakoś no pięknie dla mnie. Fisherman Suplex.
Jeszcze tutaj kopnięcie. Krew jest włączona, choć jeszcze nie widzieliśmy to. Ale tak nie wiem, widzieliśmy. Kiedy widzieliśmy to? Curb Stomp? To był? Czy to był Curb Stomp? Jak właśnie widzieliśmy, ja nie zapomniałem w sumie. Teraz jeszcze kolejne kopnięcie prosto w twarz. Czy on ma tutaj... Aha, dobra, właśnie zobaczymy ten moves na pewno, bo pierwszy raz użyłem właśnie Sefa. Czy on ma stomp, stomp, ale super finisher ma jako springboard stomp i super stomp ma z samej góry. Powiem tak, no, ten super stomp to musi być zostawiony na jakąś dobrą okazję. Springboard stomp był rok temu, ale to jest fajne właśnie, że mają dużo, to też mi się mega podoba jakby, że też zawodnicy mają dużo tych signatur, jakby. To mi się podoba też, to mi się też na pewno bardzo podoba. Też będę musiał właśnie zaznajomić się, można powiedzieć, z tymi signaturami, finisherami zawodników. Dobra, czyli tak jakby mamy stompa tutaj też. Takiego mamy stompa. A więc takiego normalnego, można powiedzieć, stompa pora zrobić. A więc Seth Rollins odbija się od lin i stomp zrobiony na Stylesie. Tej animacji nie było rok temu jako normalny finisher. Jako normalny finisher Setha. Mamy jeden, mamy dwa. I właśnie Seth Rollins wygrywa z AJ Stylesem. A więc dwa stompy były potrzebne, żeby pokonać Phenomenal One'a, ale Rollins ostatecznie wygrywa tutaj. No i może to jest właśnie, myślę, że na pewno jest znak od Rollinsa w stronę GM-a. Row w stronę Reignsa, też naprawdę Romana Reignsa, że to on jest następny do walki o pas. Ale czy ta walka będzie właśnie pomiędzy Sefem a Romanem i czy będzie w ogóle na Backlash, dowiemy się oczywiście w przyszłych odcinkach, a teraz będziemy już powoli kończyli. Dzięki wam za oglądanie tego pierwszego odcinka Universe Mode i widzimy się już na SmackDown. Cześć!